Właśnie chodzę po starym bruku ulicy Ordona. Tutaj już samochody nie jeżdżą, a ten zabytek wróci tutaj w trakcie kolejnej przebudowy. Na razie pojawi się tutaj asfalt, tak aby było ciszej dla okolicznych mieszkańców. Natomiast ta przebudowa oczywiście nie tylko i wyłącznie do tego się ogranicza, bo więcej tutaj nowości i zmian będzie. A jakie dokładnie? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemu wznosz. I właśnie widzimy Warszawę Zachodnią. A zaraz obok niej, w tym miejscu na dawnych terenach kolejowych, pojawia się zupełnie nowa przestrzeń miejska, nowe osiedla na warszawskich Odolanach. Nowa ulica Ordona i Jana Kazimierza to nowa część tej części Woli, że tak to powiem. Tutaj wszystko się całkowicie zmienia, ale to jest tylko i wyłącznie przebudowa aktualna i tymczasowa. A właściwie to jest uporządkowanie drogi w aktualnym przebiegu, a w przyszłości ona się całkowicie zmieni, kiedy tutaj mogą powstać nowe trasy tramwajowe w aktualnym przebiegu ulicy, bądź zupełnie nowym, w zależności od tego, jaki będzie plan zagospodarowania przestrzennego dla nowych terenów pokolejowych. O tym, jakie są tam problemy, za chwilę powiem, natomiast najpierw o nowej ulicy Ordona i o tym, co tu właściwie się będzie działo. Nowości to oczywiście nowa droga rowerowa na całym odcinku. Droga rowerowa w postaci pasa rowerowego, który się będzie ciągnąć mniej więcej na całej długości od Elekcyjnej przez ulicę Wolską, przez ulicę Kasprzaka z możliwością skręcenia w Jana Kazimierza i dalej oczywiście prosto w nową ulicę Ordona, tutaj, tutaj tak jak teraz widzimy. To wszystko będzie w ramach nowej infrastruktury, nowo przebudowanej i rowerzyści i samochody będą teraz jeździć po nowej nawierzchni asfaltowej. Stary bruk będzie schowany pod kostkę. Tu też ciekawostek mogę powiedzieć, że trwa przebudowa ulicy Jana Kazimierza. Tutaj w lewo się rozpoczyna w tym miejscu i o niej więcej ostatnio mówiłem w filmie na kanale. Jak chcecie, macie do niej teraz link w opisie i w karcie. Tymczasem sama ulica Jana Kazimierza będzie mieć nową nawierzchnię, jak powiedziałem przed chwilą. Wcześniej, tak jak teraz, jest tam oczywiście bruk zabytkowy. On pozostałby w tym miejscu, ale z racji tego, że tutaj jeżdżą pojazdy ciężarowe, ciężkie, towarowe, no to po prostu trzeba ten bruk schować najlepiej pod właśnie asfalt, aby nic mu się nie stało, aby nie został on zniszczony i rozjechany, jak, tak jak aktualnie to się dzieje. Dlatego też zostanie zalany asfaltem i będzie wyeksponowany teraz tylko i wyłącznie w miejscach parkingowych. Tutaj będą równoległe do nowej ulicy, a właściwie do nowego układu ulicy. W przyszłości bruk tutaj wróci ponownie i faktycznie będzie pokazywać, jak wyglądała tutaj wcześniej ta ulica i dawne tereny przemysłowe. Natomiast do tego czasu, czyli do budowy linii tramwajowej, nowego układu całego Ordona i nowych Ordonów, które mają w tym miejscu powstać, tak jak to teraz będzie wyglądać, czyli będzie asfalt dla pasu rowerowego i dla drogi samochodowej. Przy okazji mieszkańcy nie będą się skarżyć na głośne jeżdżące samochody w tym miejscu i hałas z ulicy, bo po prostu na asfalcie aż tak się bardzo to nie niesie, a pojazdy ciężarowe muszą i tak tutaj jeździć, bo to jest jedyny i główny dojazd, aby nie jechać przez Włochy w kierunku właśnie Prymasy Tysiąclecia. Co ważne, w tym miejscu możecie też zaobserwować właśnie już pierwsze prace, które się rozpoczęły. I dokładnie widać, co się zmienia. Po pierwsze, wszystkie takie miejsca parkingowe, które widzicie po środku, całkowicie idą do likwidacji. Tak samo, jak i również zawrotki w większości miejsc będą całkowicie usunięte i ich nie będzie. Tylko i wyłącznie jedna zawrotka w ramach przebudowy pozostaje. No i jedna na samym krańcu tejże inwestycji. Będą przejścia dla pieszych pozostawione, ale właściwie będzie tylko i wyłącznie jedno przejście dla pieszych przez całą tą inwestycję przez nową ulicę Ordona. Po środku, zamiast wszystkich miejsc parkingowych, będą przestrzenie zielone z nowymi drzewami. Będzie tutaj dużo więcej drzew niż teraz, więc to jest faktycznie na plus. Teraz jest tutaj 24 drzewa, będzie nowych 40 drzew, czyli łącznie 64 drzewa będą tutaj na całej nowej ulicy. Także faktycznie się to dosyć mocno zmieni. A w tym miejscu możemy zaobserwować, co aktualnie się tutaj już dzieje. No i właśnie, te pierwsze prace, jakie trwają, to oczywiście zmiana granicy ruchu. Teraz na obydwu, znaczy na jednej jezdni odbywa się ruch w obydwu kierunkach. Jest po jednym paście, tak jak wcześniej właściwie było, bo wcześniej nie było namalowanych pasów. No i zaczęły się prace od demontażu starych chodników, w tymże miejscu, jak widzicie, po stronie zachodniej.
i trwają adaptacje dozbiórkowe przy tej części inwestycji. Nowe chodniki tutaj będą odtworzone w ten sam sposób, bo ogólnie to się dosyć dużo nie zmieni, jeżeli chodzi o tę część. Szerokość chodnika będzie taka sama, przestrzeń zielona tutaj będzie po środku też, co ważne. Ona faktycznie tutaj się pojawi jako zupełnie nowa część, natomiast sama przestrzeń zielona, która będzie po środku, nie będzie dostępna dla pieszych. To znaczy, że to będzie pas zielony, ale bez żadnych ścieżek w postaci przechodzenia pomiędzy drzewami na samym środku, więc tylko i wyłącznie będzie tam można dojść za pomocą tramy. Także taki mankament trochę, taki element, o którym właściwie nikt nie powiedział i nikt nie wspomniał, a warto o tym też w sumie powiedzieć. Co ważne, jedna zawrotka co prawda pozostaje na samej ulicy, ale to nie oznacza, że będzie można z niej skręcać. Tam, gdzie właśnie przed chwilą stałem, którą minęliśmy, będą mogły samochody zawrócić jadąc z od Włoch, jadąc w kierunku, tak jak teraz lecimy właśnie, będą mogły zawrócić. W drugą stronę nie będzie takiej możliwości, bo tam będzie po prostu zlokalizowane przejście dla pieszych na nowej, wydzielonej przestrzeni. Także tak to będzie wyglądać. Tu właśnie widzimy pracę faktycznie przy jeszcze już wysypywaniu nowego piachu, wyrównywaniu przestrzeni pod nową nawierzchnię, czyli pod nowy chodnik, który tutaj się będzie znajdować. No i oczywiście najważniejszym elementem, który tutaj oczywiście jest niezbędny do przebudowy całych Hodolan, to są dawne tereny kolejowe. Kolejarze cały czas tylko i wyłącznie dzierżawią, maksymalnie mogą dać na dzierżawę, nie wiem, 29 lat na przykład, przestrzeń, która się w tym miejscu znajduje. Natomiast nic nie jest sprzedawane. Wszystkie te tereny, które widzimy, opuszczone, pozostawione na Hodolanach, a to są naprawdę ogromne przestrzenie całej Woli, stoją jako jeden wielki nieużytek i tu się nic nie dzieje. Czemu to nie jest sprzedawane? Czemu tutaj żadni inwestorzy nie wchodzą? Po pierwsze, trzeba się dogadać z kolejarzami a propos planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego, aby miejsca, aby to było po prostu ładnie zagospodarowane, nowe osiedla, wszystko powstawało według jakiegoś schematu, jakiegoś sensu większego, a nie w ramach patodeweloperki. No a po drugie, ważniejsze, trzeba się dogadać w ten sposób, aby to nie było na zasadzie wysprzedaży majątku państwowego w postaci sprzedawania właśnie tych terenów kolejowych, tylko w ramach budowy nowej części dzielnicy Wola. Wola potrzebuje się rozwijać. To jest miejsce w samym centrum Warszawy i to po prostu jest niezbędne miejsce dla nowej części dzielnicy Wola. Tu jest naprawdę bardzo duża przestrzeń, która mogłaby być zagospodarowana w zupełnie nowy sposób, wyburzyć całkowicie co tu jest aktualnie, bo i tak z tego teraz tutaj nikt nie korzysta. Zrobić nowe parki, nową przestrzeń miejską, nową część zupełnie Warszawy, której wcześniej nie było, a właściwie była zajęta przez cały przemysł. To wszystko oczywiście tutaj się może wydarzyć, ale potrzebne jest to, aby wszystkie strony były zainteresowane tą przebudową i tą zmianą, a na razie raczej tak to się nie stanie. O tematach i więcej oczywiście powiem, jak tutaj przebudowa może wyglądać i co tutaj może się dziać, bo między innymi tutaj w tym rejonie jest planowana po 2050 roku nowa linia tramwajowa do zajezdni tramwajowej w tymże miejscu na Hodolanach, ale tak jak powiedziałem, to są plany daleko idące, a w związku z tym, że nie ma dogadania pomiędzy miastem, PKP i innymi stronami, no to cały czas tak to wygląda i nic się tutaj nie zmienia. A zmienia się tylko i wyłącznie pomalutku, jak widzimy w tym miejscu. Natomiast aktualna tymczasowa organizacja ruchu będzie trwać do końca tego roku, a sama przebudowa, która teraz jest realizowana, zakończy się w przyszłym, czyli na wiosnę 2024. Natomiast to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zawsze przy tego typu inwestycjach, warszawskich inwestycjach w tej serii będę Wam pokazywać przebudowę ulicy Jordona co 2 miesiące, więc za 2 miesiące pojawię się tutaj ponownie. I tutaj, i na Jana Kazimierza. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!